Cześć, jestem Krystian. A ja mam na imię Daria. Razem cofniemy się w czasie i poznamy dinozaury. Musimy cofnąć się o 237 milionów lat do ery mezozoicznej. Paleontolog jest to osoba, która zajmuje się badaniem historii życia na Ziemi na podstawie szczątków, śladów życia organizmów roślinnych oraz zwierzęcych. Badając je, paleontolog może dowiedzieć się, co działo się w przeszłości. Pora cofnąć się w czasie. O, widzę skamieliny dinozaurów. Musimy cofnąć się jeszcze dalej, aż do ery mezozoicznej. Kogo ja tu widzę? To jaskiniowcy. Cała rodzina. To jeszcze daleko. Prawie jesteśmy. Zatrzymajmy się, to chyba tu. Widzę tyranozaura Rexa. Jest to najpopularniejszy dinozaur. Jest mięsożercą. Oznacza to, że żywi się mięsem. Porusza się na tylnych kończynach. Dzięki swojemu długiemu ogonowi utrzymuje równowagę. Tyranozaur Rex ma prawie 12 metrów długości i aż 4 metry wysokości. A co to jest za dinozaur? To ankylozaur. To dinozaur pancerny. Ma ciężko uzbrojone ciało w gruby pancerz i posiada mały ogon. Ma nawet 9 metrów długości. Spójrz w niebo! To pterodaktyl. Jest to pierwszy latający gad. Jego rozpiętość skrzydeł ma co najmniej 1 metr. Pterodaktyle są rybożercami. To znaczy, można powiedzieć, że mięsożercami. O, to brachiozaur. Jest to dinozaur roślinożerny. Żywi się wyłącznie roślinami. Ma bardzo długą szyję, a swoją sylwetką przypomina żyrafę. A co to jest za dinozaur? To jest brontozaur. Nazwa brontozaur znaczy grzmiący jaszczur. Nazwę zawdzięcza swojej mocnej budowie. Osiąga 20 metrów długości i waży 23 tony. O, widzę korytozaura. Należy on do rodziny roślinożerców, a jego skóra jest łuskowata. Na głowie znajduje się kostny grzebień w kształcie hełmu. Korytozaur ma około 10 metrów długości i ponad 4 metry wysokości. Jego waga waha się od 3,5 do 4 ton. O, a co to za dinozaur? To parazaurolof. Dinozaur rodzaju kaczodziobowego. Żywi się roślinami. Może poruszać się na 2 lub 4 łapach. Ma około 9,5 metra długości i waży 2,5 tony. Zobacz, to pterozaur. To latający gad. Pterozaur ma w pełni uzbrojone szczęki i długi ogon. Chodząc po ziemi, utrzymuje pozycję pionową. Jest zwierzęciem jajorodnym. To znaczy, że jego potomstwo wykluwa się z jaj. Widzę edmontozaura. To czteronożny dinozaur, który żywi się roślinami. Osiąga 13 metrów długości i waży od 5 do 6 ton. Jest to dinozaur z rodziny kaczodziobych. Teraz zobaczmy, jakie dinozaury chowają się pod wodą. Plezjozaur to wodny gad.
Ma od 2 do 20 metrów długości. Posiada masywne ciało i 4 płetwy. Ma też krótki ogon. Żywi się morskimi organizmami. To jest chyba pliozaur. Tak, tak, masz rację. Pliozaur jest drapieżnikiem, który ma w dolnej szczęce od 30 do 38 par zębów. Pliozaur mierzy od 10 do 13 metrów, a jego czaszka ma od 1,5 do 2 metrów. O, to ichtiozaur. Jest to dinozaur, który żywi się morskimi stworzeniami oraz rybami. Ichtiozaur ma krótkie ciało, lekko bocznie spłaszczone. Jego płetwa ogonowa przypomina kształtem księżyc. Ichtiozaur ma około 3 metry długości i waży 100 kg. Zejdźmy z powrotem na ląd, bo widzę triceratopsa. Triceratops jest roślinożernym dinozaurem i posiada 3 rogi. Pod pewnymi względami przypomina nosorożca. Waga triceratopsa waha się od 6 do 12 ton. Triceratops ma od 8 do 9 metrów długości i 3 metry wysokości. Następnym dinozaurem jest dilofozaur. Jest on drapieżnikiem o smukłej budowie. Ma dużą, ale delikatną czaszkę. Jego grzebienie na czaszce miały odstraszać przeciwników. Co to za dinozaur? To oviraptor. Jego nazwa oznacza złodziej jaj, lubiący ceratopsy. Posiada mocny dziób z jednym zębem, umieszczonym w szczęce górnej. Oviraptor należy do dinozaurów najbardziej spokrewnionych z ptakami. O, zbliżamy się do stegozaura. Jest to dinozaur, który żywi się roślinami. Ma zaokrąglony grzbiet i krótkie przednie łapy. Na grzbiecie ma uzbrojenie w postaci kolców, które bronią go przed wielkimi drapieżnikami. Stegozaur ma około 9 metrów długości i 4 metrów wysokości. O, zobacz! Jeśli się nie mylę, to Dimetrodon. Tak, tak, to jest Dimetrodon. Jest to mięsożerny dinozaur. Ma wielki wachlarz na grzbiecie, bardzo silne szczęki i wąską czaszkę. Jest to pierwszy przedstawiciel linii ewolucyjnej prowadzącej do ssaków. Dimetrodon ma około 3 metrów długości i waży 150 kg. Wracajmy już do naszych czasów. Tak, tak, masz rację. Cześć, mam na imię Kamila. Hej, jestem Tomek. Razem wybierzemy się do dinoparku i poznamy dinozaury. Więc ruszajmy. Widzisz te małe maleństwa? Tak, to małe dinozaury, ale ich tutaj jest dużo. Dinozaury są jajorodne. A co to oznacza, Tomku? To oznacza, że dzieci dinozaurów wykluwają się z jaj. O, co to są za dinozaury? To są brachiozaury. Mama i jej maleństwo. Ich nazwa oznacza ramienny jaszczur. Kończyny przednie brachiozaura były dłuższe od tylnych. Część paleontologów uważała do niedawna, że ze względu na swój ogromny ciężar zwierzęta te o wiele lepiej czuły się częściowo zanurzone w wodzie.
Brachiozaur jest roślinożercą, co oznacza, że żywi się roślinami. O, widzę tyranozaura Rexa. Tego dinozaura dobrze znam. Chyba każdy go zna, prawda Tomku? Masz rację. Tyranozaur Rex to mięsożerny dinozaur, a to oznacza, że żywi się mięsem. Tyranozaur Rex był jednym z największych lądowych drapieżników w historii Ziemi. Jak wiele dwunożnych dinozaurów, tyranozaur Rex był historycznie przedstawiany jako żyjący trójnóg. Jego postawa przypominała postawę kangura. Zobacz Tomku, widzę brontozaura. To ten zielony dinozaur. Żył w późnej erze na terenie Ameryki Północnej. Był on jednym z największych zwierząt lądowych, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Popatrz, to ankylozaur. Należał on do rodziny roślinożerców. Był to rodzaj dinozaura pancernego. Miał uzbrojone ciało w gruby pancerz, który składał się z masywnych guzów i płyt kostnych, nazywanych łuskami. Podobne struktury spotyka się u współczesnych krokodyli, pancerników i niektórych jaszczurek. O, widzę chyba pterodaktyla. Tak, to pterodaktyl. O pterodaktylach wiem wszystko. Pterodaktyle nie są dinozaurami, to latające gady. Żyły one w wieku dinozaurów, ale z definicji nie należą do tej samej kategorii. To samo dotyczy gadów, które żyły pod wodą, takich jak plezjozaury. Zęby pterodaktyla wskazują na to, że był on rybożercą. To stegozaur. Ten czworonożny jaszczur osiąga około 9 metrów długości i 4 metrów wysokości. Należał do najłatwiejszych do rozpoznania dinozaurów. Głównie dzięki dwóm rzędom kolców umieszczonych na grzbiecie i na końcu ogona. Należał do rodziny roślinożerców. O, widzę dinozaura kaczodziobowego. Jak on się nazywał? To parazaurolog. Żywił się on roślinami i poruszał się na dwóch oraz czterech łapach. Najbardziej charakterystyczną częścią ciała parazaurolofa był grzebień czaszkowy, wystający z tyłu głowy. Prawdopodobnie wolał paść się w pozycji czworonożnej. Biegał natomiast na dwóch kończynach. Tomku, widzisz tego zielonego dinozaura w żółte paski? Co to jest za dinozaur? To korytozaur. Jest on roślinożernym, kaczodziobym dinozaurem. Jego ciało było pokryte łuskowatą skórą, a na głowie miał kostny grzebień, który przypominał kształtem hełm. Korytozaur rozwijał maksymalną prędkość około 11 km na godzinę. Jego ulubionymi przysmakami były gałązki, szyszki i pestki. Zobacz, to dilofozaur. Należy on do najwcześniejszych dużych drapieżników wśród dinozaurów. Tylna kończyna dilofozaura miała około 165 cm długości, a długość kroku wynosiła 213 cm. Grzebienie na ciele dilofozaura służyły do termoregulacji. Jego nazwa oznaczała dwugrzebieniowego jaszczura. Zobacz Tomku, to edmontozaur. Tak, to edmontozaur, czworonożny roślinożerny dinozaur z rodziny hadrozaurów. Jego nazwa oznacza jaszczur z Edmonton. Żył około 72 milionów lat temu. Ten dinozaur został odkryty w 1917 roku.
Dimetrodon. Jest to mięsożerny synapsyd. Na grzbiecie Dimetrodona znajduje się wielki wachlarz, który miał służyć zwierzęciu do regulowania temperatury ciała lub odgrywać jakąś rolę w komunikacji z innymi przedstawicielami jego gatunku. Dimetrodony były pierwszymi przedstawicielami linii ewolucyjnej prowadzącej do ssaków. Dimetrodony żyły 287 milionów lat temu. Zobacz, Kamilo, to pterozaur. Pterozaury są latającymi gadami. Pterozaury były pierwszymi kręgowcami, które potrafiły latać. Nie miały piór, lecz podobnie jak u ptaków, ich przednie nogi przekształciły się w skrzydła. Do dzisiaj odkryto około 60 rodzajów i 120 gatunków pterozaurów. Pterozaury zostały odkryte w 1784 roku. Triceratops był to roślinożerny dinozaur. Nazwa Triceratops oznacza trójrogą twarz. Były to dinozaury z rogami, które potrafiły osiągać imponujące rozmiary. Szacuje się, że ich długość dochodziła nawet do 9 metrów. Natomiast ich wysokość sięgała nawet 3 metrów. Wśród zwierząt lądowych ich czaszka zaliczała się do najbardziej rozrośniętych. Oviraptor to niewielki teropod, który żył około 75 milionów lat temu. Oviraptor posiadał mocny dziób z jednym zębem umieszczonym w górnej szczęce. Nazwa Oviraptor oznacza złodziej jaj lubiący ceratopsy. To już koniec naszej przygody. Żegnamy się. Pa, pa! Pterozaur Rino i zaginione jajo. Dzień jak co dzień w krainie dinozaurów pterozaur Rino przemierzał okolice i latał ponad chmury. W pewnym momencie zobaczył coś w zaroślach pod drzewem. Muszę potrudnąć bliżej. To jajo? Co ono tu robi? Kto je mógł zgubić? Wiem, przykryję liśćmi i poszukam rodziców zagubionego jaja. Rino rozłożył skrzydła i wzbił się wysoko, wysoko w niebo. I co teraz zrobić? Przecież kraina dinozaurów jest przeogromna. Od czego by zacząć? I Rino wzbił się jeszcze wyżej i wyżej. W pewnym momencie zobaczył swoją koleżankę. Roxana! Roxana! Zaczekaj! Zawołał Rino. Znalazłem pod drzewem jajo i poszukuję jego rodziców. A może to twoje jajo? Nie, nie. Moje maleństwa są bezpieczne w gnieździe. Roxana jak najszybciej wróciła do swoich dzieci. Zmartwiła się opowieścią Rino. Miała nadzieję, że on znajdzie jak najszybciej rodziców tajemniczego jaja. Rino, latając nad krainą dinozaurów, zauważył bawiące się dzieci, tyranozaura i brontozaura. Podfrunę do nich i zapytam, czy ktoś nie szuka jaja. Cześć, jestem Rino. Ja jestem tyranozaur Tom. A ja jestem brontozaur Suzy. Czy coś się stało? Zapytał Tom. Znalazłem jajo i nie wiem, do kogo należy. Chcę znaleźć jego rodziców. Widzieliście może kogoś, kto by szukał jaja? Niestety nie.
odpowiedział Tom. W takim razie lecę dalej. W tym samym czasie mama Triceratops zauważyła, że w gnieździe brakuje jednego jaja. Podbiegła jak najprędzej, by sprawdzić, czy jajo czasem nie leży koło gniazda. Niestety, nigdzie go nie było. Co się stało? Co z moim jajem? Gdzie moje dziecko? Mama Triceratops jak najszybciej pobiegła do taty Triceratopsa powiedzieć o wszystkim. Nasze jajo zginęło, nie ma naszego maleństwa. Co się mogło stać? Zapytała mama. Widziałem w oddali Oviraptora, to może on je zabrał. Biegnę czym prędzej szukać jaja, a ty wracaj do gniazda. Tak, tak, masz rację. Mama wróciła do gniazda zaopiekować się swoimi jajami. A tata wyruszył na poszukiwania. Rino lecąc zobaczył biegnącego Triceratopsa. Pomyślał, to może być jego jajo. Postanowił podfrunąć i zapytać. Dzień dobry panu, czy coś się stało? Tak, ktoś ukradł moje jajo. A ja właśnie szukam rodziców zaginionego jaja. To na pewno nasze jajo. W pobliżu widziałem Oviraptora. To pewnie jego sprawka. Teraz to nieważne. Prowadź, ja za tobą pobiegnę. Pterozaur zaprowadził Triceratopsa w pewne miejsce, gdzie schował jajo. Ale co się stało? Zamiast jaja był mały Triceratops. Tata Triceratops podbiegł jak najszybciej do maleństwa i powiedział: jestem twoim tatą. Teraz już jesteś bezpieczny. Wracajmy do mamy. Co to za niespodzianka? Rodzeństwo małego Triceratopsa właśnie się wykluło. Szczęśliwi rodzice razem ze swoimi dziećmi wybrali się na spacer i świetnie się razem bawili. Rino latając widział szczęśliwą rodzinę. Cieszył się, że mógł im pomóc. Co to za dinozaur? Mierzy około 7 metrów długości i waży jakieś 400 kg. Jest to dinozaur drapieżny. To teropod cechujący się smukłą i lekką budową. Posiada dwa grzebienie na czaszce i porusza się na dwóch nogach. To dilofozaur. Jego silne kończyny górne miały długie i smukłe kości. Natomiast kończyny tylnie były bardzo masywnej budowy. Jest to dinozaur roślinożerny o żyrafiej szyi. Ten sauropod mierzy około 13 metrów wysokości, natomiast jego waga waha się od 28 do 80 ton. Jego nazwa oznacza ramienny jaszczur. To brachiozaur. Żył w późnej jurze w Ameryce Północnej. Ale również można było go spotkać w Afryce. Jest to teropod z rodziny spinozaurów. Charakterystyczną cechą są wysokie wyrostki kolczaste kręgosłupa.
wyglądem przypominające żagiel. Ten dinozaur posiadał wydłużony pysk, podobny do paszczy krokodyla. Jego nazwa oznacza kolczasty jaszczur. To spinozaur. Żył na obecnych terenach Afryki Północnej. Mógł osiągać od 16 do 18 metrów długości i ważyć od 7 do 9 ton. Jest to jeden z najbardziej znanych dinozaurów. Należy do rodziny mięsożerców. Porusza się na dwóch kończynach. Jego ciało było utrzymywane w równowadze przez długi ogon. Jest to jeden z największych znanych drapieżników. To tyranozaur. Najbardziej znanym tyranozaurem był tyranozaur Rex. Tyranozaur mierzył około 13 metrów długości i ważył niecałe 9 ton. Jest to roślinożerny dinozaur z rodziny ceratopsów. Nosi dużą kostną kryzę na szyi i posiada 3 rogi. Jego nazwa oznacza twarz o 3 rogach. To triceratops. Jego długość szacuje się od około 8 do 9 metrów. Jego wzrost sięga 3 metrów, natomiast jego waga waha się od 6 do 12 ton. Jest to niewielki teropod z rodziny dromeozaurów. Jest to nieduży drapieżnik, swoją budową przypominający bardziej dzisiejsze ptaki niż gady. To Velociraptor. Był to niewielki dinozaur, który osiągał zaledwie 100 cm wzrostu. Mierzył około 170 cm długości i ważył około 20 kg. Mimo swoich niepozornych rozmiarów, był groźnym łowcą,